Siemanko siemaneczko moi drodzy hm. dawno plotki krążyły, a oficjalnych potwierdzeń nadal nie było i tutaj przez przypadek podróżując po stronach internetowych znajduję, znajduje na jednym z największych kanalów ukraińskich państwowych jak się nie mylę tsn strona internetowa tsn.ua możecie wpaść sobie zapoznać się wygooglować i tak dalej Tutaj w tej chwili przed sobą widzicie oczywiście język oryginalny, ale automatyczne tłumaczenie na język zrozumiały dla większości z Was. Robi magię, tworzy magię. E, jakaś tam Tetiana Mileżyk opowiada nam, że, cytat, Andrzej Duda, biografia polskiego prezydenta i przyjaciela Ukrainy. Coś ciekawe, moi drodzy, jeszcze jakiś rok temu ten polski prezydent w sumie nie był aż takim przyjacielem Ukrainy, ale... Kto bagatemu zabroni na koszt podatników stać przyjacielem kogokolwiek? Tutaj widzimy takie fajne zdjęcie Dudy, który w maju już zeszłego roku na tle dwóch flag coś tam tłumaczył, pewnie coś mądrego. Przecież prezydent głupot nie gada. A nas to, moi drodzy, interesuje co? Nas interesuje, przeczytaj w materiale TSN, .Oa, ta strona, do której was, was zachęcam do wpadnięcia, bo wierzyć to fajnie, ale z to jeszcze lepiej. Co wiadomo o polskim prezydencie Andrzeju Dudzie, jego ukraińskich karzeniach. I tutaj już plotki. Przestają być może być plotkami. Ciekawostka życia. Kropka. Spis treści. Mm, akurat jak, nie wiem, praca jakaś tam magisterska. Krótka biografia. Przed kampanią prezydencką Andrzej Duda był w polityce zupełnie nieznany. Czyli pan znikąd. Dlaczego? Dlatego, przepraszam. Dla większości zagranicznych i wielu polskich komentatorów zwycięstwo w pierwszej turze wyborów było prawdziwą sensacją. No, sensacja to sensacja, ale polityk to popracowali sobie. W maju 2015 roku prezydentem RP został wybrany Andrzej Duda. Mhm. Od początku inwazji rosyjskiej, to już do naszych czasów śmigamy 7 lat po wybraniu pierwszym, На бенном скале одразу справдівся як справдівий приятель України і народу українського. Ага. А подивимось, все це відомо, Анджей Дуді одним з наймолодших польських президентів. Ну по слухах, ми там нам канал під кріслем Жандовий, українські оповіді, таке файно з GN чи таке, по просто дайжало гощ, ну курва, Анджей ко любимичи, так любими же. Że... Że po prostu obawiam się w, w, wymieniać rzeczy, które by zrobiliśmy z Tobą, gdyby spotkaliśmy na ulicy. No teraz tak. 1996 rok. O, okończył studia na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W lutym 1997 rozpoczął karierę nauczycielską w Katedrze Postępowania Administracyjnego tej samej uczelni. W roku 2001 Duda został wpisany na Wydział Prawa Administracyjnego też na ojoc a w styczniu 5 roku uzyskał doktorat z prawa. Pięknie, ale co to ma piernik do wiatraka powiecie jak, jak gościu z... Niech sobie wykładowca sujotu, został prezydentem. W latach 6 7 rok pełnił funkcję zastępcy sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, już ciekawsze. Był także sekretarzem stanu w urzędzie prezydenta RP Kaczyńskiego. Kaczyńskiego. W 10 zgłasza swoją kandydaturę na prezydenta Krakowa zajmuje trzecie miejsce 22% głosów. W 11 do 14 łącznie był ambasad ambasadorem sejmu niższej izby zgromadzenia narodowego RP. No i 14-15 członkiem Polskiego Prawa i Sprawiedliwości i od tego momentu to ciekawsza jego kariera ruszy. W 15 roku postanowił wziąć udział w wyborach prezydenckich, gdzie jego głównym hasłem była wyraźnie dobra zmiana. No tylko że zapomniał sobie dodać dwa słówka Dobra dla mnie zmiana. No to wtedy by to się sprawdziło. z kampanii wyborczej duda obecnie swoimi krajami obiecuje polski język ciężki język, co? Obiecuje swoim krajowi pozytywne zmiany. Przecież nastąpiły dla jego kraju pozytywne zmiany. Teraz o tym się dowiemy, ale zdradza wam, wyspoleruje. Jest kumplem narodu ukraińskiego i dla jego kraju dobre zmiany już nastąpiły. E, które, jakieś ciekawe, do, krajowe dobre zmiany, które będzie gwarantowane, które pewnie będą gwarantowane, no dobra, mo, mogę się mylić, jeśli zostanie wybrany na prezydenta. Obiecuje też zachować patriotyzm, o to w teraz jest tego patriotyzmu, że Polacy pojedą jako mięska armatna. Wartości rodzinne, pewnie tak jak ten prezydent Kaczyński jest tym piderastą, przecież zdradzono już z archiwum materiały i sprawa to się w sądzie, także pewnie wartości rodziny jak nic bujają w Polsce.

Odchodzi Polska jak nic od agresivnej polityki. Na pewno zero złych slów w kierunku i pomysłów również Rosji, jak w ogóle jest zajebista i spacyfikowana polityka na 100%. Wygrywa drugiego torze wynikam 51-55%, czyli tak na krawędzie, głosową. Podczas kampanii wyborczej zauważa również, że Rosja nie ma nic wspólnego, podzwierca, nie ma nic wspólnego z demokracją, ponieważ przeprowadziła. ingerencji militarna w integralność e, Ukrainy, kraju europejskiego. Żeby zrozumieć, o co tu chodzi, to chodzi o 14 rok. Chodzi o XIV rok, o momencie, w którym Rosja poparła Doniecki i Lugańsk, e, wyzwaliła Krym, właśnie o te czasy chodzi. I więc Duda sobie brnie w to, że Rosja jest niedobra. Nie ma nic wspólnego z demokracją i tak dalej. 13 lipca roku 2020 Andrzej Duda ponownie został prezydentem Polski, po raz drugi, druga kadencja, pokonując kolejnego kandydata Rafała e, Pedala-Czaskowskiego. Nie zmyślam z głowy, tylko że są pewne, powiedzmy, głoski tego, że ten gościu uprawia z kim tylko się da seks. W końcu jest Europejczykiem, także nikogo nie obrażamy, tylko konstatujemy fakt. O 2% wygrał Ołczaskowskiego, który w tej chwili pełni funkcję zarządzającego jego. Zarządcą, matka Boska, ale znam język szefa Warszawy. O w skrócie: 26 lutego, czyli w minionym roku, dwa dni po zakrojonej na szeroką skali rosyjskiej inwazji na Ukrainie, Andrzej Duda podkreślił swoje poparcie dla bezpośredniego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. A Brukselę może zapytać, co? Nie, nie warto. No dobra. Duda w swoim wystąpieniu zauważa dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki między oboma państwami. Mm, jak nic. Wycinać tych Polaków, kuźwa mać, rzeź Walińska jest fajna. To się nazywa e, dobrosąsiedzkie przyjazne stosunki. No jak tak, to wybaczcie mi, ale nie chcę mieć z tym narodem ukraińskim nic wspólnego. Um, bo to staje się chorym coraz bardziej. А також запевня, що дало є був щирий, Долежа вслідки старань, аби Україна в найближчому часі приступила до Унії Європейської. Ну no і смачок, смачок того целегортику. Анджей Дуда. Дві кропечки: Українське кажені польського президента. Як то можливо? Напевно, то російська пропаганда. Ну ні, то українська державна телевізія, телевізяка. To co, tam jakiś pewnie pracują w szpiedzy, tak, że takie bzdury piszą. No nie, to jest prawda. Prawda, która jest niewygodna, ale tego nie przestaje być prawdy, moi drodzy. Czytamy, e, co, jak jest podpisana ta fotka czarno-biała. Dziadek Andrzeje Dudy, Michal Iwanowicz Duda, ale Zinowicz Gromenko, ukraiński wojownik, upa. Czyli ukraińska powstańska armii. Z czego jest ta armia wiadoma, no jak ktoś nie wie, to ja mocno się zdziwię i krótko powiem. Ona wyczynała Polaków. Fizycznie chmрowała, niszczyła, nie wiem, kasowała, jak zwać, tak zwać. Pytania jakieś są. Jeszcze raz. Ukrainska, państwowa telewizja. Razmiś zdjęcie, w którym w języku oryginalu, to jest w tłumaczeniu automatyczne Google. Link do artykułu zostawię w opisie. Być może zniknie, ale jest nagrany już. Także jakby coś, jakby nie znikł, to macie możliwość sprawdzić moje słówka. Ukraiński wojownik UPA, dziadek Andrzeja Dudy. Jakieś pytania są, moi drodzy? Czytamy dalej. Co ciekawe, prezydent Polski i wielki przyjaciel Ukraińców, cały czas to jest podkreślane. Andrzej Duda ma ukraińskie korzenie. Czyli jak to można inaczej przeczytać? Jeszcze raz. Andrzej Duda ma ukraińskie korzenie. Kropka. Nie wiem, musisz być kompletnym debilą, żeby mieć wątpliwości, czytając to. Jego dziadek, na wszelki opadek dla tych, którzy mają wątpliwości, jedy, je, jego dziadek, Michał Iwanowicz Duda, był ukraińską postacią wojskową, lepiej znany pod pseudonimem Zinova Gromenko. Zostało to ogłoszone przez blogierą Wasila Warnowskiego na swojej stronie Facebooku. Ciekawa zagrywka, co? Ciekawa, jakby tak... My powiemy prawdę, ale żeby Polacy się nie wkurwili, rząd w szczególności, bo Polacy o tym dawno już wiedzą całą prawdę, żeby rząd się nie wkurwił, to napiszemy, że ktoś tam powiedział i niech do niego pretensje, a my tylko, tylko piszemy o tym. Dziadek przyszłego prezydenta Polski. Jako stwierdzenie, i każdy sąd to udowodni, czyli to nie jest dziadek rzekomy, dziadek być może, dziadek, czyli stwierdzona, dziadek przyszłego prezydenta Polski urodził się 21 listopada roku 1921 we wsi Soroki Lwowski, powiat pustomski, obwód Lwowski. Wtedy to były tereny Rzeczy Paspalite i zmarł 7 lipca 50 roku w pobliżu wsi Tojawa, Rada Miejska. Bolechowa, obwód Iwana Frankisk. Czyli, i, ten, i i drugi przypadek to na zachodniej części Ukrainy. Na ben, na, w Bendersztacie, tak mówiąc Pochlopskiemu. W ciągu krótkiego życia, Michał Iwanowicz Duda e, zdążył zostać porucznikiem UPA. Czyli tak, Duda został, został e, poruśni, z, zdążył zostać, przepraszam, porośnikiem Duda. Dowódcą żelaznej setki czyli był, pod nim była 100 osób, on e, był ich dowódcą, wchodzący w skład drugiej chaty przemysłowskiej. Odcinka terytorialnego Lemkowskiej e, Grupy Operacyjnej UPA Zachód, czyli to nie są moje domysły, tylko stwierdzony fakt historyczny, drodzy. posmiertnie został oznaczony tytułem kawalera Złotego Krzyża zasługi wojskowej pierwszej klasy. Mhm. 10 interesujących faktów o Andrzeju Dudzi, których możesz nie znać. No dobra, lecimy, to jest tu. Jakby coś. Andrzej Sebastian Duda jest jednym z najmłodszych prezydentów Polski bla 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 ojciec polityka był profesorem nauk technicznych. Jako dziecko Duda należał do organizacji garcerów. Polscy harcerzy, niemal pionierzy. Przed wyborami prezydenckimi Duda przez 10 lat był związany z prawicową konserwatywną pra, partią Pis. Kandydaturę Duda na stanowiska wybrała konwencja z Prawa i Sprawiedliwości i głównymi punktami jego programu prezydenckiego była rewizja reformy emerytalnej, pomoc rodzinom z dziećmi itd. itd. Od początku zakrojonej na szerokiej skali rosyjskiej inwazji wielokrotnie popierał e, kurs europejski Kijowa, ale to niczym się nie skończyło. Jego ulubionym sportem jest narciarstwo. E, Zwierzakiem Andrzeja Dudy jest Fredka o imieniu Freda. Polityk zamieścił swoje zdjęcia z kampanii wyborczej, bla bla bla. Kogo by to interesowało? Podczas drugiej wizyty na Ukrainę po wybuchu wojny, Andrzej Duda podkreślił, że Ukraińcy w Polsce nie są uchodźcami, ale gośćmi, którzy będą bezpieczni w jego kraju. W sumie w swoim kraju, bo Polska już nie jest polskim. 21 grudnia roku 1994 Duda poszubił Agatę Kornhauser Duda, która jest córką słynnego polsko-żydowskiego pisarza. Z tego, co ja wiem, z tego, co ja wiem, u Żydów to jest tak, że narodowość przekazuje się po matce. Czyli, zgodnie z moją głupią logiką, jak ktoś, ktoś jest córką tak, Żydów, to już jakby dzieci tej córki, czyli dzieci tej Agaty kornhauser dude Będą według według żydowskiego tego kodeksu, będą po prostu Żydami. Tłumacza i krytyki literackiego, trata. pracuje jako nauczycielka niemieckiego ma córkę King. No właśnie, to o czym mówiłem. Jak myślicie, King. Uh, mając mamę Żydówkę i uh, ojca hazarskiego Ukraińca. Kim ona będzie? Na 100% Polka i pewnie Polscy, po, polskie interesy będą, będzie po prostu broniła. Na bank, na 100%. No i w końcu ona ukończyła tradycyjna, ten sam Wydział Prawa i, i Administracji, nie, po prostu Prawa, przepraszam, drodzy, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli idzie drogą ojca prosta rzecz, krótki artykuł 15 minut waszej uwagi na to przyświęcone. i jak zawsze, piszcie co myślicie o tym w komentarzach, poszerzajcie moje info które robię tylko i wyłącznie dla fanów, dla was, żeby mieliście odrobiny prawdy w tym w tym, tym może po prostu kłamstwa no i linki zostawię najciekawszy w opisie i w podpiętym na górze komentarzyku w tej chwili to wszystko, trzymajcie się moi drodzy, będzie ciekawa. hej!